Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj wchodzimy w świat IT, wskakujemy sobie w chmurę, ale tylko w pewnym jej elemencie, w pewnej jej części, dlatego że o chmurze, jak tutaj z moim rozmówcą sobie porozmawialiśmy jeszcze przed sekundką, można gadać i może nam to zająć nawet ze 4 godziny. A skoro wspominam, że jest to odcinek z gościem, to moim gościem dzisiaj jest Damian Doniecki. Damianie, przedstaw się nam, powiedz, kim jesteś, kogo reprezentujesz? Cześć Wiktor, dzień dobry wszystkim. Ja reprezentuję na dzień dzisiejszy firmę Sysclay. Jestem z krwi i kości sprzedawcą, to warto o tym wspomnieć. Od 10 lat jestem związany ze sprzedażą bezpośrednią. Nawet jeżeli mówimy o dzisiejszym zakresie obowiązków, to nadal jestem aktywnym sprzedawcą. I myślę, że w przyszłości ciężko też będzie gdzieś tam mnie posadzić za biurkiem i zabrać mi ten element sprzedażowy z takiego prostego względu. Uważam, że każde spotkanie z klientem to jest dosyć duża dawka inspiracji i wiedzy. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o firmę, którą reprezentuję, czyli Sysclay, jesteśmy dostawcą chmury obliczeniowej oraz dedykowanej infrastruktury sprzętowej, którą dostarczamy w oparciu o polskie centra danych o standardach Tier 3. Doradzamy, wspieramy i optymalizujemy koszty dla klientów, to tak w wielkim skrócie. To, czym ja się zajmuję w Sysclay, to, tak jak wspomniałem na początku, przede wszystkim sprzedaż i ten front taki kliencki, czyli to, co dzisiaj widzi klient, przechodzi przez moje ręce. Z takim jednym z przykładów, na przykład strona internetowa, którą ostatnio mieliśmy okazję budować, to na koniec gdzieś tam faktycznie ja musiałem wnieść kilka elementów i koordynować pracę nad stroną tak, żeby ona wyglądała tak, jak powinna. Poza tym, jeżeli chodzi o to, czym się zajmuję na co dzień, to też jest odpowiedzialność na przykład za kanał partnerski, odpowiedzialność za analizę finansową poszczególnych case'ów, negocjacje z klientami, szukanie tych optymalizacji, budowa struktury wewnątrz firmy i to dosyć szeroko pojęte, bo w przypadku mniejszych organizacji, a taką organizacją jesteśmy, ten zakres obowiązków jest dosyć szeroki. No i super, mamy słowo wstępu za nami, wiemy, że zajmujesz się sprzedażą, ale na tym makropoziomie, bo dla uzupełnienia powiemy, że stanowisko, które zajmujesz w Sysclay, to dyrektor sprzedaży i stąd ten zakres szeroki obowiązków, który spoczywa na twoich barkach i na twojej głowie. Wspomniałeś o stronie internetowej, którą robiliście i tam dołączyłeś do tego projektu. Strony internetowe, jak i szereg innego typu aplikacji, rozwiązań software'owych generalnie ląduje na jakichś serwerach. I jednym z wątków, który dzisiaj będziemy sobie poruszali, to właśnie te serwery, a w zasadzie serwerownie. Czy my je powinniśmy budować u siebie, czy my je powinniśmy oddawać w outsourcing i utrzymywać na zewnątrz? Może zacznijmy od tego, co u siebie, z czym się wiąże w ogóle zbudowanie u siebie serwerowni? Wiesz co, jeżeli chodzi o budowanie własnej serwerowni, to ja już na starcie powiem, że jestem całkowitym przeciwnikiem tego z jednego prostego względu. Oczywiście to zależy i myślę, że cały podcast będzie prowadzony w myśl zasady, że nie każde rozwiązanie jest dobre dla każdego. Oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie własnej serwerowni, no bo załóżmy, to ja teraz na przykład tobie zadam pytanie. Chciałbyś postawić jakiś system, aplikację i kupujesz do tego serwer. Konfigurujesz, otrzymujesz serwer. Jak myślisz, o co powinieneś zadbać, stawiając taki serwer w biurze? No wiesz, mnie to kilka rzeczy przychodzi do głowy, o bezpieczne jego ulokowanie, o to, żeby on chodził mi non-stop i żeby szybko transferował mi dane i cały szereg jeszcze innych elementów. A o czym powinienem myśleć? No właśnie. I tu też po raz kolejny będzie jedno słowo, które będzie się powielało, czyli redundancja. Redundancja jest to nadmiarowość przede wszystkim i to nadmiarowość gwarantuje nam bezpieczeństwo za każdym razem. Niezależnie od sytuacji, bo nawet w życiu prywatnym, nie wiem, korzystając z samochodu, żebyśmy mogli ciągle z niego korzystać, powinniśmy mieć nadmiarowe auto, żeby zawsze być pewni, żeby dotrzeć do danego punktu. I tak też to będzie wyglądało w przypadku serwerów, bo jeżeli chcemy postawić sobie serwer u siebie, to przede wszystkim mamy serwer. Wstawiamy go zapewne w szafę. Wspomniałeś o transferze. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że masz łącze internetowe, które przestaje działać. I pojawia się hasło nadmiarowość. Powinieneś mieć dwa łącza. Czego jeszcze może zabraknąć w przypadku stawiania serwera u siebie w biurze? Energia. Będziesz mieć dwie drogi energetyczne. Prawdopodobnie budując to w biurze będzie to forma łącza energetycznego i będzie też dodatkowo UPS, który i tak nie będzie gwarantem długofalowego działania. Idźmy dalej, no bo serwer pracuje w jakichś warunkach. Tu pójdę w kierunku temperatury. Klimatyzacja. Znowu mamy klimatyzator, który wychładza serwer do poziomu, w którym on działa. Ale kiedy on przestanie działać, to po raz kolejny brakuje nam elementu. Więc w każdym z tych szczegółów musi to być nadmiarowe. Jeszcze jakby kwestie bezpieczeństwa i tego, że te dane muszą być bezpieczne, zabezpieczone. Nikt fizycznie się do tego nie może dostać. To jest kolejny z elementów. No i załóżmy, że masz serwerownię u siebie w budynku i pojawia się pożar. Więc należy tą serwerownię zacząć gasić. W jaki sposób gasiłbyś serwerownię? No, jakimś tam gazem. Dokładnie. Więc wykorzystuje się do tego najczęściej Inergen, który wpuszczony do serwerowni powoduje obniżenie poziomu tlenu do takiego poziomu, że płomień przestaje się rozwijać i się wygasza. Jako ciekawostkę dodam, że ten tlen obniża się do takiego poziomu, żeby człowiek mógł swobodnie przeżyć i wyjść z tej serwerowni. Więc jest to jakby zakres kosztów, który jest kompletnie nieopłacalny w przypadku budowania serwerowni u siebie. Dzisiaj podam przykład, jeżeli chodzi o wynajęcie szafy serwerowej. Są to koszty rzędu 1000, 2, może 3000 zł, zależnie od lokalizacji. Budowa serwerowni, zaczynamy rozmowę od kilkuset tysięcy, tak najtaniej. Żeby zrobić to dobrze, to już idziemy w miliony złotych. Okej, no ale to chyba zależy, Damian, od skali, prawda? Bo czym innym jest serwerownia, załóżmy, dla kilku jakichś tam, nazwijmy to, serwerów, a czym innym jest wykupienie iluś raków, iluś szaf, które nam zajmują jakąś potężną przestrzeń, tak? Czy myślisz, że to są aż takie potężne koszty, zakładając te kilkaset tysięcy do miliona, kiedy mówimy o raczej skromnym rozwiązaniu serwerowym? Znaczy, jeżeli mówimy o rozwiązaniu typu 1, 2, 3 raki, to oczywisty jest kierunek wynajęcia serwerowni. Powiem Ci więcej. Współpracując przez ostatnie 10 lat z klientami, firmy, które wynajmują kilkanaście, kilkadziesiąt szaf, korzystają z zewnętrznych centrów danych jeszcze z innego powodu. Jest to swoisty trochę outsourcing, czyli oni nie muszą się tym przejmować, nie muszą się tym martwić, nie muszą się nad tym zastanawiać. Teraz, żeby po raz kolejny, jak idziemy w dużą skalę rozwiązania, bo banki też korzystają z serwerowni zewnętrznych i to jest dosyć istotny element, żeby zrobić to dobrze, po raz kolejny redundancja, żeby wszystko, żeby mieć gwarancję i spokojny sen tak naprawdę, powinniśmy mieć dwie serwerownie niezależne od siebie, więc te koszty rosną. Tak jak wspomniałem na początku, jestem całkowitym przeciwnikiem trzymania sprzętu u siebie, znaczy wynika to też pewnie z branży i doświadczenia, które mam. Natomiast są przesłanki co do niektórych klientów, że faktycznie ma to sens. Natomiast mówimy tutaj o kilku serwerach, systemach, które gdzieś tam są na miejscu. Nie wiem, jeżeli firma ma biuro i magazyn, no to jakby dane magazynowe nie do końca są potrzebne na zewnątrz, tak? Wtedy robimy swoisty backup, powiedzmy sobie, na zewnątrz. Natomiast czas pandemii pokazał w dużej mierze, że faktycznie firmy, które trzymały te dane u siebie, zaczęły wynosić je również na zewnątrz z prostego powodu. Bo ile te dane magazynowe, nie wiem, księgowe były na miejscu, to ludzie przeszli na pracę zdalną. I się okazało, że dostęp do tych danych przy na przykład łączu internetowym ograniczonym jest już ciężki z zewnątrz. Co więcej, po raz kolejny zabezpieczenie w postaci łącza internetowego jest jedną linią, kiedy przestaje działać, a to jest tylko technologia, która nigdy nie będzie idealna w każdym aspekcie. Nie mają dostępu do tego ludzie. Więc to jest kolejny element, dlaczego jakby w ostatnim czasie ten rynek chmurowy, serwerowy zaczął wzrastać, nie? Bo ludzie uznali, że faktycznie warto po prostu przejść na zewnątrz. No to dobra, słuchaj. W takim razie idziemy na zewnątrz, tak? Decydujemy się, że nie chcemy ładować kasy w stworzenie infrastruktury około serwerowej, tak to nazwijmy, u nas na terenie naszego biura, szczególnie, że firmy są różnej wielkości i być może nawet nie mają fizycznych możliwości stworzenia sobie czegoś takiego na własnym terenie. To w jaki sposób i czym się powinniśmy kierować, żeby wybrać sobie miejsce na naszą serwerownię na zewnątrz, a w tym również jakiegoś partnera biznesowego, który nam w tym pomoże? Tak, więc jeżeli chodzi o wyjście z tym sprzętem na zewnątrz, i to też jasno powiem, my jako Sysclay faktycznie korzystamy z zewnętrznych serwerowni, czyli korzystamy tak naprawdę w niektórych miejscach z dostępu naszej konkurencji. I to też jakby potwierdzę, co powiedziałem na początku, że jestem przeciwny do kwestii budowania centrum danych. Mogę dodać, że nawet globalni gracze bez przykładów wykorzystują serwerownie innych dostawców. Nie? I teraz, aby dobrać odpowiednią serwerownię, mamy kilka standardów i myślę, że takim sensownym, od którego zaczynamy rozmowę, to jest standard tier 3 i to ma większość serwerowni. A ile tych tierów jest? 4. Okay. 4 w moim mniemaniu jest trochę przerostem formy nad treścią, natomiast daje to dodatkowe zabezpieczenia oczywiście. I teraz jeżeli chodzi o centrum danych, to ten tier 3 spełnia dużo tych poszczególnych elementów, o których wspomniałem wcześniej. Teraz załóżmy, że mamy dostęp do energii, to o czym powiedziałem, czyli w biurze możesz mieć prąd plus pewnie UPS-a, który przez chwilę to podtrzyma. W serwerowni zazwyczaj jest to rozwiązane tak, że masz dwie drogi prądowe z dwóch różnych obiektów, czyli jeżeli jeden przestaje działać, zaczyna działać drugi. Jest założenie, że obie drogi mogą zostać przerwane i wtedy wchodzi do gry UPS, który jest w stanie podtrzymać całą serwerownię na około kilkanaście minut. Więc możesz wyobrazić, jakiej wielkości to jest UPS, jeżeli podtrzymuje całą serwerownię. Natomiast przez kilkanaście minut, co się wtedy dzieje? Zaczynają być odpalane agregaty prądotwórcze i przez ten czas mają miejsce na ustabilizowanie się. I zaczynamy działać na paliwie. Większość serwerowni w Polsce ma dosyć duże zbiorniki paliwa pod obiektami, obok obiektów, także jest w stanie dalej podtrzymywać dostawę prądu. Te serwerownie działają od lat bez przerw. I teraz tak, co się dzieje, kiedy... Zakładam, że pewnie w Polsce nie doszło jeszcze do takiego momentu, choć mogę o czymś nie wiedzieć. Co się dzieje z tym paliwem? To jest kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy litrów paliwa i każda z takich serwerowni ma na przykład podpisaną umowę z dostawcą paliwa. Kiedy zaczyna się dziać taka sytuacja, mają zapewnioną dostawę cystern paliwa, więc jakby jeżeli chodzi o tą redundancję energetyczną, ciężko jest to złamać. Idziemy dalej. Jeżeli mamy sieci światłowodowe i łącza internetowe, to też są to zazwyczaj dwie, trzy drogi światłowodowe. Co więcej, w każdej z tych dróg każdy profesjonalny dostawca serwerowni nie korzysta tylko ze swoich łączy. Czyli w myśl zasady redundancja przede wszystkim mają swoje światłowody, ale zazwyczaj są jeszcze podpięci do swojej konkurencji. Po prostu jest to bezpieczne na całej topologii sieci, nie? Każda serwerownia też przechodzi pod tym kątem testy. Z tej, z której my korzystamy na przykład raz w miesiącu albo raz na 2 tygodnie, jak dobrze pamiętam, jest odcinany prąd, są sprawdzane agregaty, żeby to zadziałało, gdyby coś takiego się wydarzyło. Mimo że to nie ma miejsca, to te testy muszą być regularne. Ochrona fizyczna, monitoring, wejście do tej serwerowni. Wejście do serwerowni też jakby nie może być proste. Wchodząc do serwerowni musisz być zaawizowany, od kogo jesteś, kto cię wpuszcza, do jakiej szafy wchodzisz. Szafa każda jest zamknięta, nie ma możliwości otwarcia szafy stojącej obok. Więc to jest takich parę elementów, które są istotne. Natomiast co do wyboru partnera, jeżeli chodzi o serwerownię zewnętrzną, to tutaj zejdziemy do miejsca trochę innego, bo mając w tym doświadczenie, bardzo mocno my stawiamy na partnerstwo i na dialog z drugim podmiotem tak naprawdę, po to, aby wszystkim nam żyło się łatwiej. Wyobraź sobie sytuację, że jest środek nocy i my musimy wejść do tej serwerowni, bo coś się dzieje na sprzęcie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że podjeżdża mi na przykład serwerownia jest zamknięta albo ktoś mnie nie chce wpuścić z jakiegoś powodu, kiedy jest awaria na sprzęcie klienta. Nie? Część tych serwerowni w Polsce jest poukładana, mają jakby swoje procedury, które należy przestrzegać, Jasne, to jest zrozumiałe przy ich skali biznesu, ale w naszym przypadku nie możemy sobie pozwolić na to, żeby korzystać z serwerowni, do której możemy nie móc wejść przez kilka godzin. I myślę, że przy wyborze kolejnej serwerowni, bo jesteśmy na tym etapie, właśnie stawiamy na te relacje. Nie? Widzę też, że często klienci właśnie na to też patrzą, czyli nie już brand, a trochę to, kto stoi po drugiej stronie i na pewno to bym wziął mocno pod uwagę. Wiadomo, to też zależy. Jeszcze taka jedna ciekawostka, o której myślę, że warto powiedzieć, bo myślę, że część jakby słuchających może nie wiedzieć. W każdej serwerowni w ogóle propos energii występuje coś takiego jak PUE. I teraz kupując szafy rakowe w serwerowni, zwracamy często uwagę na cenę, na dwie rzeczy. I mamy cenę za szafę i okazuje się, że cena za szafę nie do końca zawsze jest miarodajna, bo obok staje stawka za energię. I teraz okazuje się, że jeżeli ta szafa kosztuje, nie wiem, 1700-1800 zł, to jeżeli masz tam dosyć dużo sprzętu, to za prąd możesz zapłacić 2-3-krotnie tyle. I teraz, jeżeli chodzi o tą stawkę za energię, dlaczego na przykład warto faktycznie przenieść się do zewnętrznej serwerowni? Jeżeli trzymasz serwery u siebie w biurze, to jestem przekonany, że w biurze masz dużo wyższą stawkę za energię, bo kupujesz jej po prostu mniej. Twoje biuro kupuje mniej, twoja organizacja kupuje mniej. Dostawca data center tej energii kupuje bardzo dużo, ma długie umowy terminowe i ta stawka jest dużo niższa. Więc tu jest też ta pierwsza taka oszczędność na prądzie. Co więcej, to warto wspomnieć też o czymś takim jak PUE, bo PUE jest to stosunek zużytej energii przez centrum danych całe względem konkretnego sprzętu. Czyli jeżeli masz serwer, i to też często klienci patrzą na coś takiego, że mają stawkę załóżmy 36 groszy, czy tam 40 groszy i ten serwer zużywa prądu X, a w centrum danych masz tą stawkę na poziomie, nie wiem, 70 groszy. I to jest droższa energia. Ale nikt nie patrzy na te poszczególne elementy, o których przed chwilą patrzyliśmy, nie? Czyli chociażby klimatyzacja, UPS-y i tak dalej, i tak dalej. I teraz PUE wykazuje w poszczególnych serwerowniach współczynnik wykorzystania, na przykład 1,5. Czyli żeby schodzić twój serwer do danego poziomu, potrzebujemy wykorzystać energię 150%, czyli 1,5. A w rozliczeniu w biurze na to się dziwnie, bo na to klienci generalnie nie patrzą. Nie? Jakby potem zaczyna się gra na energii, nie? I opłacalności tej migracji. Dobra, super. To słuchaj, to wróćmy teraz jeszcze do jednej takiej kwestii, którą sobie tutaj wręcz zanotowałem, tam wspominałeś o szafach, bo wyobrażam sobie coś takiego, że niektóre firmy mogą mieć mniejsze potrzeby serwerowe niż duże, tak? I wyobrażam sobie, że mogę na przykład chcieć wykorzystać mniej niż to, co mi daje cała szafa, tak? Czyli tak naprawdę jestem z innymi klientami na tym samym w tym samym miejscu, tak jakby ulokowany z czysto technicznego punktu widzenia. Ja specjalnie mówię tak lakonicznie i w takim prostym językiem, ale chciałbym, żeby nasi słuchacze, którzy z jednej strony być może w ogóle nie mają relacji ze światem serwerowni zewnętrznych, a z drugiej być może są mega profesjonalistami, mieli pełen pogląd. To teraz tak, z punktu widzenia dostępu do tych szaf, tak, no coś się dzieje z tym moim pojedynczym serwerem, ale on jest w tej samej szafie co inne serwery. To jaką ja mogę mieć, nie wiem, kwestię bezpieczeństwa, że ten delikwent patrzący na swój własny serwer nic nie zmajstruje z moim? Wiesz co, wejście do profesjonalnego centrum danych zazwyczaj odbywa się w asyście. I teraz, jeżeli masz swoją szafę, to prawdopodobnie zostaniesz z nią sam, nikt nie będzie ci patrzył na ręce, natomiast możesz być pewny, że obok tam parę metrów dalej ktoś będzie stał i cię obserwował, czy faktycznie nie chcesz majstrować przy innej szafie. Nie? Wiadomo, tam jest monitoring i jakby nie masz możliwości. Natomiast dla 100% bezpieczeństwa ktoś stoi. Natomiast w przypadku, kiedy dzielisz to na poszczególne U, czyli wkładasz sobie 1, 2, 3 serwery, kupujesz mniejszą ilość przestrzeni, no to de facto tak naprawdę ktoś stoi cały czas przy tobie, tak abyś nie mógł zrobić nic złego przy innym sprzęcie. Okej, dobra, nie, to mi w zupełności wystarcza, czyli mamy element fizycznej opieki nad tym, że ktoś, kto tylko pojawia się na terenie takiego data center już po zweryfikowaniu, to, że musi tam przejść przez te wszystkie różne śluzy czy nie śluzy bezpieczeństwa, to de facto nie ma fizycznej możliwości dostania się do sprzętu innych podmiotów, które na przykład w tej samej szafie się mieszczą. Dobra, a co z backupem? Co z backupem, wiesz co? Generalnie jeszcze, jeżeli chodzi o backup, była taka podstawowa zasada, ją się jeszcze powiela, że ludzie dzielą się na tych, którzy robią backupy i tych, którzy będą je robić. Obserwując dzisiaj rynek, no, rzadko spotyka się już przede wszystkim firmę, która nie robi backupu, pytanie w jaki sposób to robi. Natomiast dzisiaj ja podzieliłbym to na inne dwie grupy. Ludzie dzielą się na tych, co testują backupy i tych, co będą testować backupy. Okay. Generalnie backup, redundancja to jest podstawowy element funkcjonowania dzisiaj organizacji. Dzisiaj już wszyscy są raczej świadomi, że ten backup powinien być wykonywany. Podstawą backupu jest to, żeby on był dokładnie poza miejscem, w którym działa główne środowisko. Duże organizacje też dzisiaj trochę wychodzą w ogóle z elementu backupu, budując aktywne drugie data center, czyli duplikację środowiska działającą active-active, czyli w momencie, w którym jedno środowisko przestaje działać, automatycznie w ciągu kilku minut drugie centrum danych startuje. Ale to jest jakby podwojenie kosztów, nie do końca mniejsze organizacje mogą na to pozwolić, nie? No, jeżeli chodzi o backup, to faktycznie przede wszystkim kompletnie niezależna lokalizacja, nie? I testowanie tego regularnie pod kątem tego, jak szybko w przypadku awarii jesteśmy w stanie powstać w innym miejscu, bo na końcu każdy jest w stanie przeliczyć sobie na złotówki. Każda organizacja, z każdym klientem, z którym rozmawiam, jest w stanie powiedzieć, my na minutę tracimy x pieniędzy. I czasami się okazuje, że firmy tracą przez niedostępność dwugodzinną kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych obrotu. I wtedy jakby pojawia się schemat drugiego faktycznie aktywnego centrum danych. Nie? Redundancja na każdym z poziomów, to też jeżeli chodzi o duplikację na przykład serwerów, bo to też o tym warto wspomnieć, w środowisku serwerowym też masz nadmiarowość, jeżeli budujesz środowisko w szafie, to też nie kupujesz tego sprzętu tyle, ile faktycznie zużyjesz, tylko nadmiarowo, aby kolejny serwer mógł ewentualnie zastąpić ten, który przestał działać. A ja jeszcze pociągnę się za język z tym backupem i z tą inną ewentualną lokalizacją. Czy to jest takie coś, co ja jako klient takiego data center, ja mówię, słuchajcie, no chcę mieć u was serwer, ale chcę mieć też drugi, w związku z czym, czy wy macie drugą lokalizację i mi to tam wstawcie, czy to jest zupełnie odwrotnie, że ja idę sobie do takiego data center, a ono mi mówi, wiesz co, to my tobie ulokujemy serwer tu, ale będziemy ci robili backup gdzie indziej. To przejmuje tę inicjatywę. To zależy. Oczywiście tak, ja zawsze pytam klientów, gdzie trzymają drugą kopię, drugie środowisko. Tak jak wspomniałem wcześniej, klienci są bardzo świadomi dzisiaj już. Natomiast nie znają może do końca możliwości danej organizacji, więc jakby tak oczywiście z mojej strony zawsze pada pytanie, czy faktycznie klient ma to już poukładane, czy trzeba gdzieś tam podpowiedzieć i to zorganizować, bo my przeszliśmy przez te elementy data centrowe, ale tutaj trochę przeszedłeś w element serwerowy, nie? Czyli trochę ten element taki serwer jako usługa. Tak, zawsze od strony dostawcy powinno się pojawić pytanie, nie? Bo jeżeli klient chce wynająć jeden serwer, to tu już masz jeszcze inne pytanie, jeszcze nie mówimy o backupie poza lokalizacją, tylko faktycznie, jeżeli kliencie chcesz wynająć serwer, w jaki sposób się zabezpieczasz, nie? Jaką masz nadmiarowość, czy faktycznie nie powinno być tak, że powinieneś mieć dwa serwery, które będą ze sobą współpracować i będą się zabezpieczać na poziomie centrum danych, a potem dopiero gdzie trzymasz kopie zapasowe, jak to organizujesz, czy masz to ograne, bo jeżeli nie, to faktycznie możemy ci to postawić w drugiej lokalizacji. No, to też od strony sprzedażowej jest to generowanie dodatkowych szans sprzedażowych, tak? Z jednej strony faktycznie my chcemy doradzić klientowi i ja często mówię wprost, jeżeli kliencie faktycznie chcesz wykorzystać inną serwer i jest to rozsądne. Jak najbardziej jest to dobry ruch, masz to ograne. Jeżeli nie, to możemy to zrobić tak i tak i tak. Bez żadnych jakby tam prób do sprzedaży wielkich, natomiast to generuje kolejny przychód tak naprawdę. I tyle chyba, jeżeli chodzi o ten backup. Dobra, pytanie. A poczekaj, bo tu padło takie słowo klucz, serwer dedykowany. A jakie są niededykowane? Potocznie się mówi serwer dedykowany w... Jakby ci to wytłumaczyć? No bo kupujesz serwer, stawiasz go do szafy, tak jakby to jest serwer w szafie i potem możesz pójść o level wyżej, jeżeli chodzi o usługi. I możesz wykorzystać środowiska zwirtualizowane, czyli zasoby, które się współdzielą pomiędzy klientami, albo serwer dedykowany, czyli jakby dedykowaną moc obliczeniową tylko dla ciebie. Co jest istotne, bo mówisz przed chwilą o serwerowni i o tym, że wstawiasz sobie serwer, natomiast możesz dokonać zakupu usługi serwer dedykowanej. Tu ci odchodzi kolejne kilka elementów, którymi nie musisz się przejmować. W przypadku postawienia serwera w serwerowni musisz jeszcze go obsługiwać, musisz wejść do tej serwerowni, musisz pilnować tego wszystkiego. Natomiast w przypadku usługi serwer jako usługa otrzymujesz swój serwer wynajęty w profesjonalnym centrum danych i dostajesz do jego dostęp. Jeżeli coś z tym serwerem się dzieje, ciebie to nie interesuje. Jakby kompletny outsourcing tego elementu. Przede wszystkim otrzymujesz w tym opiekę nad serwerem, support, sfer sprzętowy, czyli magazyn, ewentualnie jeżeli coś się dzieje, to dostajesz SLA, że no nie wiem, w ciągu 4 albo 8 godzin zostanie ten element wymieniony, tak? Czyli jeżeli dysk przestaje działać, to w ciągu 4 godzin ten dysk zostanie wymieniony. Jeżeli stawiasz swój serwer, no to musisz kupić ten dysk i pojechać go wymienić. W serwerze dedykowanym też masz jakby komplet kosztów, nie? Czyli płacisz miesięcznie i nie przejmujesz się niczym więcej. To jest, tak jak wspomniałem, moc dedykowana dla ciebie, czyli twój serwer, twój procesor, twoje dyski, twoja pamięć RAM. Czy to wykorzystasz, czy nie, to znowu płacisz jakąś tam kwotę zależnie od swoich potrzeb. To jest dedykowane. Jeżeli chodzi o zwirtualizowaną infrastrukturę, to dostajesz po raz kolejny level wyżej, jeżeli chodzi o zakres jakby usług, no bo w przypadku serwera dostajesz serwer i co sobie z nim zrobisz? Prawdopodobnie zwirtualizujesz w jakiś sposób, podzielisz go na mniejsze maszyny po twojej stronie. W przypadku zwirtualizowanej platformy, czyli chmury obliczeniowej, dostajesz zasoby współdzielone, czyli jest klaster, nie wiem, x serwerów składający się z x procesorów, z x pamięci RAM. Płacisz tylko za to, co wykorzystasz i już masz to zwirtualizowane. Cała administracja, obsługa systemu wirtualizacji jest po stronie dostawcy tak naprawdę. Co więcej, w przypadku serwera kupujesz go na jakiś czas, płacisz, niezależnie od wykorzystania w przypadku chmury, możesz dokonać zakupu sobie wirtualnych maszyn poszczególnych, zależnie wtedy, kiedy ile potrzebujesz. Czyli jeżeli masz dany projekt, wynajmujesz zwirtualizowaną infrastrukturę, wykorzystujesz, twój zespół IT to wykorzystuje. Jeżeli projekt po 3 miesiącach jest skończony, po prostu ją wyłączasz i nie płacisz. No jakby w szerszej skali, oczywiście po raz kolejny, zależnie od potrzeb klienta, robi się tak naprawdę dużo bardziej opłacalne. Nie wiem, weźmy sobie przykład case'u e-commerce'owego, bo to każdy z nas zna i nie wchodząc w jakieś takie szczegóły techniczne. Mamy duży sklep internetowy, który w przypadku Black Friday dostaje oblężenie. Jeżeli kupujesz swój sprzęt, wynajmujesz swój sprzęt, to musisz zadbać o to, żeby być przygotowanym na przykład właśnie na Black Friday, bo nagle wzrost ruchu będzie kilkunastokrotnie wyższy. Albo kilkudziesięciu nawet. Też. Czyli musisz już mieć sprzęt na to, wydać dużo więcej pieniędzy na jeden dzień. Nie? W przypadku chmury jesteś w stanie sobie te zasoby zwiększyć tydzień, dwa wcześniej, przygotować całą infrastrukturę, po tym oblężeniu zmniejszyć z powrotem. Nie? Okazuje, no, a poczekaj, mam pytanie tutaj. A gdyby było tak, że ja nie jestem taki przewidywalny, po prostu zapomniało mi się, tak, że wrzuciłem jakąś promocję, mam jakiś e-sklep czy coś w tym stylu i nagle ten ruch mi tam leci w górę, nie? To czy tutaj taki mój partner biznesowy, no bo tak to sobie w tej chwili rozumuję, jest w stanie zareagować i podwyższyć tak jakby za mnie te wszystkie parametry techniczne, żebym ja tutaj nie stracił tego ruchu potencjalnego, który do mnie wchodzi? Wiesz co? I to znowu zależy, bo wchodzimy troszeczkę w już bardziej szczegółowe rozwiązania. Tak, ale to jest już trochę jeszcze wyższy poziom niż chmura obliczeniowa sama w sobie, natomiast jeszcze dalej systemy, autoskalery i tak dalej. Ale znowu to jest w rozmowie z klientem i przewidzenie tego dużo wcześniej. Jakby nie da się tego zrobić tak, że nie przewidujemy i nagle sobie po prostu pik obsługujemy. Okej, czyli ryzyko jest takie, że jeżeli nie jestem w stanie tego przewidzieć, bo po prostu nie mam takiego doświadczenia, być może to jest mój pierwszy rok prowadzenia sklepu i po prostu nie wiedziałem, że mi to tak zaskoczy, to rozumiem, że to ryzyko jest takie, że po prostu jak dochodzę do tych pewnych limitów, no to mam jakieś problemy z komunikacją, tak? Tak, ale wiesz co, to też nie jest tak, że musisz być małym sklepem, bo ja widziałem duże sklepy, które w Black Friday po prostu leżały. Okay. Nie przewidziały tego. Ja wiem, że stały na swojej infrastrukturze, bo generalnie dużo rozmawiam też z klientami na ten temat, zresztą próbuję ich pozyskać, tak? I z takim jednym z przykładów, jeżeli chodzi o Black Friday, no, oni wyszli z tego i dali komunikat jasny, był X-kom, który 2 lata temu po prostu Black Friday nie dał rady. Słuchaj, dobra, czyli generalnie powinniśmy wyciągać naukę z naszej takiej codziennej pracy, przepraszam, i przewidywać, że jeżeli stosujemy jakieś akcje takie, które mogą wpłynąć na większe zainteresowanie naszą działalnością, to infrastrukturalnie też musimy się do tego przygotować. Dobra, odstawmy to na chwilę na bok. Wspomniałeś bardzo istotną rzecz, a mianowicie pojawiło się tutaj hasło w Twoim przekazie, którym jest, obecnie to zanotowałem, chmura obliczeniowa. Ja się spotkałem z czymś takim, że mówimy o chmurze obliczeniowej prywatnej i publicznej. Jaka jest różnica? No właśnie, i tu trochę zrobimy zamieszanie, bo chmura obliczeniowa publiczna, zastanawiam się, bo ludzie dzielą się znowu na 2 grupy, natomiast może powiem to w oparciu o moje przekonania. Chmura publiczna to jest chmura, w której de facto dzielisz te zasoby, współdzielisz. Mhm. Chmura prywatna to po raz kolejny jest środowisko dedykowane, które jest zwirtualizowane. Czyli masz klaster tylko do swojej dyspozycji i tu też musisz przewidzieć jakby wykorzystanie, natomiast w chmurze prywatnej system wirtualizacji stoi po stronie dostawcy. W serwerach dedykowanych ty sam wszystko robisz, sam jakby zarządzasz wirtualizacją, natomiast chmura prywatna to zbudowane środowisko, gdzie de facto dostawca odpowiada za utrzymanie. Ty też jesteś w stanie sam zbudować chmurę prywatną, tak? Natomiast ona jest tylko dla ciebie. Dlaczego... Czy to znaczy, że jest droższe takie rozwiązanie? Chmura prywatna? No. Tak, musisz przewymiarować wszystko. Okay. Ale nie zawsze możesz wykorzystać chmurę publiczną. I to sobie też trzeba jasno powiedzieć. Jeżeli mamy branżę, nie wiem, medycyna, finanse, bukmacherzy, nie ma w ogóle możliwości na dzień dzisiejszy rozmowy o chmurze publicznej, ze względu też na niejasne wymogi. Więc jakby firmy z tych branż nie chcą mieć chmurę publiczną, bo wymagania nie są po prostu jasno określone, jeżeli chodzi o przepisy. Więc jest obawa, żeby pójść do tej chmury publicznej, zabezpieczyć te dane w chmurze prywatnej i po prostu mamy spokój. Nikt się nas nie czepia. Wiesz, ja sobie to wyobrażam tak, że generalnie chyba każdy powinien myśleć o takiej chmurze bardziej prywatnej, ale domyślam się, że jeżeli mówimy o jakichś mniejszych przedsiębiorcach albo takich, którzy nie mają super wielkich wymagań, nazwijmy to, nawet nie wiem jak to nazwać, co do transferu danych, czy tam przesyłania, czy komunikacji z tym własnym serwerem, to wtedy taka publiczna chmura chyba w zupełności wystarcza. Myślę, że chmura publiczna spełnia wymagania bardzo dużych organizacji również. Zastanawiam się, jaki tutaj przykład przytoczyć. Nie będę wymieniał nazw jakby klientów, natomiast masz firmę z branży X, która jest dużą organizacją i ma swoją aplikację e-commerce'ową. Jedna z wiodących w swojej branży drogerii ma swoją aplikację, którą obsługuje chmura, bo jest to kompletnie nieprzewidywalne. Teraz weźmy sobie drugą branżę na tapetę, czyli branża gamingowa. Czyli tworzymy sobie grę, która jest dostępna na całym świecie w sklepie na Androidzie. I dzisiaj wyobraź sobie, że korzystasz z serwerów jakby ograniczonych i ty nie jesteś w stanie zaplanować tego, co zrobi Google. Nagle Google promuje twoją grę, bo zobaczył, że gdzieś tam jest nurt, w którym należy ją wypromować i nie masz nad tym panowania. I ruch zaczyna drastycznie wzrastać. Nie jesteś w stanie tego ruchu obsłużyć, jeżeli nie masz przewymiarowanego środowiska. Oczywiście zawsze możesz przewymiarować środowisko, ale na koniec pojawiają się koszty. I teraz jeżeli chodzi jeszcze o chmurę publiczną, to dostawców w Polsce chmury publicznej jest sporo. Robią to też wszyscy duzi operatorzy. Natomiast masz też globalnych graczy. Oni generalnie w chmurze dodają jeszcze mnóstwo innych dodatkowych elementów w postaci systemów, aplikacji itd. Jeżeli chodzi o teraz na przykład rynek polski, to jeszcze nie do końca jest to przekonanie w kierunku chmury, chociaż ono w ostatnich latach dosyć mocno już wzrasta. Natomiast na przykład Stany Zjednoczone, gdzie ta praca u podstaw została zrobiona lata temu, większość korzysta z chmury, większość wykorzystuje chmury. On demand, mam, korzystam, pracuję. Nie ma jakby pójścia w kierunku własnych serwerów. Okej. Słuchaj, to będziemy płynęli sobie do końca. Ja bym wrócił do początku z kolei naszej rozmowy, bo wy macie takie całkiem fajne hasło na swojej stronie internetowej, że dopasowujecie do potrzeb te różnego typu rozwiązania chmurowe, czy też nazwijmy to wsparcia technicznego. I jeszcze wspomniałeś, że korzystacie z serwerowni tier trzeciego, jeżeli sobie tutaj teraz w tej chwili wszystko do głowy przyłożę. Ile my takich serwerowni tier 3 w ogóle mamy w Polsce? I czy one są w ogóle wystarczające na potrzeby polskiego rynku biznesowego? Wiesz co, rynek pokazuje, że jeżeli chodzi o serwerownie, nie są wystarczające. Każdy z wiodących graczy buduje, ma w planach, jest w trakcie budowy, zamknął właśnie budowę kolejnych serwerowni. Ile serwerowni mamy? Nie odpowiem Ci na to pytanie tak naprawdę, bo myślę, że jest sporo serwerowni, o których nawet nie słyszałem. Natomiast nie wiem, czy spełniają standardy tier 3, natomiast z takich graczy największych. To też są oficjalne informacje, a ten buduje kolejną serwerownię. Netia, grupa cyfrowego Polsatu, dopiero co oddała kolejny budynek do użytku. T-Mobile bodajże też jest w trakcie budowania kolejnej serwerowni. Jak kojarzę, grupa 3 też jest w trakcie gdzieś tam budowania nowej, czy planowania nowej serwerowni, to jakby tak z informacji znalezionych w sieci. Więc jest rynek na to, jest taka potrzeba. Zwiększa się świadomość i klienci faktycznie chcą wychodzić z tym na zewnątrz, nie trzymać tego u siebie. Z takim z ostatnich przykładów też w Polsce pojawił się Google, tak, ze swoim regionem, więc po raz kolejny mamy przykład tego, że duzi dostawcy też widzą w polskim rynku potencjał. Czyli generalnie trend rynkowy jest taki, że coraz chętniej korzystamy z zewnętrznych data centers i w przechowywaniu naszych danych w chmurze, która jest osadzona w tych właśnie u zewnętrznych partnerów i jak z tego co mówisz, to no ja tak wnioskuję, to raczej jest trend, który się szybko nie zatrzyma, bo skoro każdy z tych operatorów albo planuje, albo buduje nowego typu data centers, to zapotrzebowanie rynkowe widać, że wzrasta. Tak, znaczy ja Ci powiem tak, bo ja do zespołu Sysclay dołączyłem równo rok temu. I na moich barkach początkowo tylko i wyłącznie było budowanie przychodu i układanie jakichś tam podstawowych procesów, gdzie tak jak wspomniałem, ten zakres obowiązków w roku się diametralnie zmienił i w ogóle to się mocno rozwinęło. Natomiast ten ostatni rok pokazał, a zresztą cyfry pokazały, tak, że mimo, że jesteśmy małym przedsiębiorcą, nie jesteśmy jakąś dużą organizacją, to faktycznie ten przychód rośnie i te cyfry są naprawdę zaskakująco dobre i pokazuje, że to jest ten rynek, który z naszego punktu widzenia warto iść. My zresztą w tym miejscu też mogę dodać, że mamy już na roadmapie kolejne serwerownie, kolejne zony, tak? To, żeby to się wydarzyło, znowu musi to być poprzedzone paroma innymi elementami, tak? No, oczywiście. Natomiast wiesz, jakby widzę, że faktycznie jest dosyć duży potencjał na tym rynku do wykorzystania. Ten kawałek tortu jest ogromny, żeby dołączyć. Damian, super, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje, które nam się tutaj dzisiaj pojawiły. Ja mam taki zwyczaj, że zawsze na koniec proszę moich gości, żeby powiedzieli, gdzie można ich znaleźć albo w jaki sposób można do nich dotrzeć, dlatego że zdaję sobie sprawę, że część z tematów może wymagać jeszcze większego pogłębienia, a możemy mieć właśnie tym zainteresowanych naszych słuchaczy. Powiedz, jak Ciebie najłatwiej znaleźć? Wiesz co, jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że podstawowym narzędziem jest LinkedIn, jestem tam dostępny. Możesz też wrzucić na koniec zdjęcie mojej wizytówki. Ja jestem osobą, która generalnie bardzo chętnie rozmawia z ludźmi. Zresztą staram się też, właśnie w przypadku serwerowni, ostatnio case gdzieś tam na LinkedInie, kompletnie poza nami doradzić klientowi, gdzie i jak wybrać serwerownię i podpowiedzieć z doświadczenia, na co warto zwrócić uwagę. Więc jak najbardziej jestem do dyspozycji. Zapraszam. To ja sobie pozwolę do opisu dzisiejszego odcinka wrzucić link zarówno do Twojego profilu na LinkedInie, jak i do samej firmy Sysclay, którą reprezentujesz, żeby można było zobaczyć, jak szeroki w ogóle jest wachlarz różnego typu usług albo wręcz tej techniki, która stoi za światem chmury w naszym kraju. Dobrze. Super, dzięki, że mam Twoją zgodę. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Na razie, cześć. Dzięki bardzo, Wiktor, cześć.